tego spodziewamy się po każdym przeciwniku, że zagra swoją najlepszą siatkówkę. Tym bardziej te teoretycznie gorsze drużyny mogą tu przyjechać, nic nie tracąc, ryzykować, prezentować swoje najlepsze umiejętności. Więc byliśmy na to przygotowani i po ciężkim boju zgarnęliśmy 3 punkty. Emocje myślę, że są zawsze dobre, to jest sport, więc każdy kocha emocje. My na pewno byliśmy dzisiaj faworytem i nie było to takie proste, żeby wywiązać się z tej roli. Przeciwnik postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę. Trzeba zauważyć, jak drużyna z Suwałk zagrywała. Zagrywała cały mecz ofensywnie, mocno i zrobiła 7 błędów. Szacunek dla drużyny z Suwałk za to, jaką presję na nas wywierali tą zagrywką. Myślę, że momentem krytycznym w tym meczu była końcówka drugiego seta. Z ławki na zagrywkę weszli Kuba Kochanowski, Duszan Petkowicz. Kuba zrobił asa, Duszan 3 razy bardzo mocno ofensywnie zaserwował. Udało się zrobić z tego kontrataki. Przeciwnik gdzieś tam się pomylił i już w końcówce poczuliśmy krew i nie wypuściliśmy tej końcówki. Później też mieliśmy jeszcze trudne momenty, ale nasz mental już był troszeczkę lepszy. Trochę jestem rozczarowany, że w tym pierwszym secie szybko się zadowoliliśmy wynikiem, a nie grą. Bo mimo tego, że wynik był dobry, gra była, mogła być lepsza. Spodziewałem się takiego oporu, bo zespół z Suwałk bardzo dobrze zagrywa i tutaj też Mieszko nam pokazał przed naszą odprawą, co powiedział trener Kowal przed przyjazdem tutaj. Powiedział, że będą stawiać na bardzo mocną zagrywkę i to było widać. Bardzo dobrze zagrywali i nie robili błędów na początku, więc ciężko ich było złamać. Dziwny mecz, bo pierwszy set my prowadzimy, oni nas dochodzą, drugi set oni prowadzą. My w ostatnim momencie już praktycznie załapujemy się na pociąg pędzący z 3 punktami. I bardzo to cieszy, że wytrzymaliśmy jako drużyna i w odpowiednich momentach różne elementy siatkarskiego rzemiosła zdecydowały na naszą korzyść. Dlatego, tak jak mówię, bardzo brawo drużyna. Myślę, że tak to niebezpieczny mecz przedświąteczny na naszą korzyść bardzo cieszy i można już teraz spokojnie wyluzować się przed Wigilią. Ale ja muszę przeprosić kolegę Stańczaka, bo życzyłem mu wesołych, spokojnych świąt, a oni grają w drugi dzień świąt o 14:45 i to jest straszna hamuwa z mojej strony. Więc przepraszam Cię, Adrian. Pierwszy i drugi to bliźniacze podobne, tylko każda drużyna była po innej stronie. To seria punktów wypracowana wcześniej, zatracona i przez to pojawiała się zacięta końcówka. Na pewno z naszej strony to, co zadziało się w pierwszym secie, jest jakby do wyeliminowania w dalszej części sezonu. Jak mówię, to widać było po nas, że jesteśmy dzisiaj trochę zmęczeni. To był nasz 3. mecz w tygodniu. Graliśmy w niedzielę, graliśmy w środę. Trzeba należy też pamiętać o tym takim niedzielnym meczu w Radomiu, który miał bardzo duży ładunek też emocjonalny, nie tylko fizyczny, ale tak jak mówię, naprawdę Ślepsk grał dzisiaj bardzo dobre spotkanie i cieszę się, że wygraliśmy z tą drużyną za 3 punkty. Dobrze graliśmy blokiem i to nie tylko mówię o sobie. No, ja przez cały set ten blok mnie tylko ratował, żeby być na tym boisku, bo nic więcej tam nie mogłem dołożyć. W końcówce trochę się poluzowało i było lepiej. Ale walczyłem mocno, żeby tam się dobić do boiska, więc no, ten blok może cieszyć i na tym opieram moją radość pomeczową. Wygraliśmy i już są święta, można jechać i zrobić przed Wigilią siłownię, więc idę pod prysznic i wybieram się do Warszawy. Zawodnicy wiedzieli, o co grają. Można powiedzieć, że grali o dodatkowe pół dnia wolnego, wywalczyli to, więc fajnie. Spotykamy się 27. Mam dla zawodników małą niespodziankę, ale o tym dowiedzą się zaraz w szatni.